Cześć, jedziemy. Nazywam się Darek Kozon. Kim jestem? Może parę słów o mnie. Zajmuję się na co dzień developmentem frameworków testowych i programista Java. Obecnie realizuję projekt dla firmy Nordea w Gdyni. Oprócz tego jestem trenerem firmy niebezpiecznych.pl, tam kojarzycie z tego bloga. Oprócz tego jestem też jeszcze trenerem w paru innych firmach. Zajmuję się również szkoleniem z zakresu testów wydajnościowych, automatyzacji również i programowania również z użyciem języka Java. To tyle, jeżeli chodzi o mnie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować temat związany z dependency check, ale na początek może chciałbym dowiedzieć się taki feedback od Was, kim jesteście. Czy są tu na sali osoby, które programują z użyciem języka Java? Okej, całkiem sporo, ale nie są wszyscy, okej. Czy są osoby, które są programistami ogółem? Czyli okej, dobra. Do czego mi jest to potrzebne? Będę mówić o zagadnieniach mocno technicznych. Będzie tu prezentacja kawałka kodu w Java. Oczywiście wyjaśnię wszystko w szczegółach. Faktycznie chodzi o to, że celem prezentacji będzie przekazanie informacji na temat, na przykład jak używać różnych bibliotek, które są tworzone na potrzeby bezpieczeństwa przez różne organizacje. Dzisiaj skupimy się na organizacji, czy tam na projekcie open source'owym OWASP i jego jednym z podprojektów, który jest realizowany, czyli dependency check. Może moja prezentacja? Okej. Okay. O, już było. Teraz tak. Czym jest OWASP? Spotkaliście się z tym projektem, może z tym pojęciem? Do ręka do góry, poproszę. Okej, to teraz dla tych, którzy nie mają pojęcia, czym jest OWASP, parę słów wstępu. Jest to projekt open source'owy, który w nazwie ma Open Web Application Security Project, ale to nie tylko są aplikacje webowe, ale też web mobilne, czy ogólnie wszystko, co właściwie jest używane w sieci. I w ramach tego projektu, w ramach OWASP-a realizowanych jest kilkanaście podprojektów, które mają za zadanie ułatwić pracę deweloperów, testerów, business analityków związaną z bezpieczeństwem. Zarówno od strony nie musimy wszystkiego oczywiście od razu wiedzieć. OWASP przychodzi do nas z potężną dawką, z potężną bazą wiedzy. Jeżeli zajmujemy się developmentem czy pracą z systemami IT i nie wiemy nic na temat security, no to powiedzmy, że OWASP jest dobrym początkiem do tego, żeby zacząć. Oczywiście nie każdy z tych dokumentów od razu, ale po jakimś czasie, i tutaj też przytoczę kilka przykładów, z czego można skorzystać. Jeżeli chodzi o główne projekty, tu wszystkich na slajdzie nie wymieniłem, tylko te najbardziej popularne, aczkolwiek jest ich zdecydowanie więcej. Są projekty narzędziowe związane z konkretnym ułatwianiem testów penetracyjnych dla testerów, czyli m.in. OWASP Z Attack Proxy, tak, czyli ZAP. Jest to narzędzie, które powiedzmy pomaga symulować ataki man in the middle, tak, czyli jak tutaj mieliśmy panią Ewę na prezentacji Grześka, tak, tutaj jest to jedno z narzędzi, które już się wepniemy w komunikację, możemy wykorzystać do tego, żeby już na poziomie, na niższym poziomie debugować i na przykład przejąć kontrolę, zmienić request i podszyć, zmodyfikować, tak jak tutaj to wcześniej Grzesiek pokazał. Oprócz tego właśnie jest dependency check, o którym będę mówić dzisiaj w większych szczegółach. Są też jeszcze projekty typowo programistyczne i związane z dokumentacją. Z dokumentacją zarówno bardziej zaawansowaną, ale też taką, z której można zacząć i na przykład dowiedzieć się więcej. Na przykład Testing Guide jest to dokument, który bardzo ładnie wprowadza w zagadnienia związane z różnymi lukami bezpieczeństwa, które można testować i jak do nich podchodzić. Czy na przykład OWASP to ten, chyba najbardziej popularny dokument, który jest często przy okazji, jak już wspomniany jest OWASP to ten jest pokazywany jako właśnie taki sztandarowy dokument, który opisuje 10 najbardziej popularnych podatności związanych z bezpieczeństwem aplikacji
webowych, czy głównie wszystkiego, co sektuje wnecie, czy aplikacji mobilnych również. I to też nie tylko zagadnienia związane z bezpośrednio konkretnymi technicznymi ruchami, takimi jak na przykład SQL injection, ale też procesowymi, tak jak na przykład to, że dane nie są odpowiednio zabezpieczone, czy nie ma do nich autoryzacji, tak? I o was o tym, o takich ruchach między innymi wspominam. Okej. To tyle tytułem wstępu samym o was. Jeszcze rzucę taką jedną dygresję, bo tam wcześniej przy prezentacji Grzegorza było pytanie skąd on dostał adres strony internetowej, jak sprawdził, że tak istnieje. Jest powiedzmy w świadku testerów security, czy ogólnie ludzi związanych z certyfikatami, istnieje coś takiego jak Certification Trust i to był, to jest log ogólnodostępny, dostępny dla każdego, do którego się można połączyć. Przykładowo przez konsolę i śledzić wszystkie informacje na temat certyfikatów, które są utworzone, czy są operują w internecie. Oczywiście jest to potężny log, który śledzenie na bieżąco jest niemalże niemożliwe, ale są też narzędzia, które wspierają przetwarzanie danych w tym logu. Na przykład tam też można sprawdzić, czy na przykład zielona kuleczka nie została wystawiona dla strony, która będzie stroną phishingową. I tak na przykład też można teamy związane z security weryfikują na przykład, czy na ich domeny, na przykład strona banku, na przykład mBanku, Alibanku, tam ludzie, którzy odpowiadają za security w tych instytucjach, mogą śledzić takie logi po to, żeby weryfikować, czy jakaś kampania phishingowa nie jest przygotowywana na ich strony z użyciem jakichś na przykład zmodyfikowanych nazw domeny i tak dalej. Oczywiście o szczegółach kiedyś może opowiem przy innym razem. Ale to już tylko tak uzupełniając wypowiedź Grzegorza, a teraz przejdźmy do projektu OWAS Dependency Check. OWAS Dependency Check jest projektem, który jest realizowany open source'owo z użyciem informacji, które dostarcza Common Vulnerability and Exposures, czy National Vulnerability Database ze Stanów Zjednoczonych. Są to organizacje, które mają za zadanie dostarczać informacje, czy kategoryzować, tworzyć metryki dla podatności znalezionych w różnych technologiach, aplikacjach, bibliotekach, frameworkach, czyli szeroko od niskiego poziomu na poziomie programisty, też do wyższego, czy nawet na poziomie hardware'u, tak, gdzie przykładowo w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z błędami procesorach pewnej firmy i na przykład one też zostały odpowiednio sklasyfikowane i są dostępne w tej bazie. Tak. Oczywiście nie jest to tajemnica, więc wszyscy wiemy, o jaką firmę chodzi. Ale tu nie chodzi o to, żeby szkalować, tylko chodzi o to, że bazy, każda właściwie większa firma i mniejsza, produkująca oprogramowanie, tworząc używaną szeroko technologię, będzie podatna, czy jakieś podatności się pojawią i na takiej liście się może znaleźć. Okej. OWAS Dependency Check z poziomu użycia służy ostrzeganiu, przede wszystkim ostrzeganiu, jak już użyjemy tego narzędzia, przed naszymi zależnościami w aplikacji. Na przykład, tutaj akurat ja będę używać przykładów technicznych dla języka Java i dla projektu, który sobie tam skleciłem na pętce, używając Spring Frameworka, ale to nie o to chodzi. Sam projekt też jest dostępny dla technologii .NET i dla technologii, czy oficjalnie dla tych dwóch, czyli Java i .NET. I oprócz tego są jeszcze dodatkowo przymiarki, już powoli rozwój też dla innych języków, takich na przykład Python czy Ruby, o czym jest wspomniane na stronie projektu. I sam sobie co projektowi. Robi niewiele z punktu widzenia takich wodotrysków. Z jego założeniem jest to, że ma pobrać informacje na temat naszych wszystkich zależności, które mamy w projekcie. Zależności, czyli bibliotek, które pomagają nam tworzyć oprogramowanie. I oczywiście wiadomo, nie wszystko musimy jako programiści tworzyć od zera. Używamy bibliotek, które dostarczane są przez zewnętrznych dostawców, zarówno open source'owo, czy poprzez jakieś zamknięte biblioteki. I chcemy zweryfikować,
chcielibyśmy mieć pewność, że na danym etapie tworzenia oprogramowania dependencje, których my używamy lub używają dependencje, których od których my jesteśmy zależni, czyli ten cały łańcuch, to drzewo zależności jest wolne od błędów lub ewentualnie jakieś błędy security zgłoszone już posiada. Oczywiście nie jest to narzędzie omnipotentne, więc sprawdza tylko to na bazie istniejących sygnatur, już istniejących błędów. I przykładowo, co jeszcze mogę o tym wspomnieć, zadanie, jakie za tą biblioteką stoi, jest właśnie porównanie tych dependencji z naszego drzewa z informacjami dostępnymi w ogólnej bazie National Vulnerabilities Databases tworzonych w Stanach Zjednoczonych. No i dobra, i teraz będzie kilka przykładów, jak strony technicznej to uruchomić w środowisku Java. Okej, to tak. Na początek mamy stworzoną dodany plugin dependencji Check Maven. Jest to plugin mavenowy. Oczywiście jak ktoś korzysta z innego buildera, no to musi sobie odpowiednią opcję wybrać na stronie OWASP-a. No tutaj jest w tym wypadku przykładowy wpis, który moglibyśmy umieścić w naszym pliku BOM, który odpowiada za konfigurację projektu działowego. I właściwie, jeżeli chodzi o konfigurację, to sprowadza się tylko i wyłącznie do tego. Tak? Czyli jeżeli mamy jakiś projekt, konfiguracja jest tak banalnie prosta. Oczywiście mógłbym tutaj się rozwodzić na temat wszystkich szczegółów, ale w dużym skrócie uzupełniamy tutaj po prostu plugin, który jest grupa ID OWASP-a. I konfiguracja jest tutaj bardzo szczątkowa, oznacza tylko właściwie GOL i wersja pluginu jest najnowsza, piąta. I co następnie? Właściwie teraz Wam pokażę uruchomienie, przykładowe uruchomienie. Przykładowe uruchomienie builda. Nie wiem, czy wszędzie będzie to widać dobrze. Także postaram się to opisać w szczegółach. Jest to odpalony step. Nie będę mógł tak scrollować. Jest to odpalony step Maven Clean Verify. Spróbuję go podświetlić. Tak będzie może trochę lepiej. Następnie. Oczywiście wykonywane są stepy związane z buildowaniem i uruchomieniem między innymi właśnie pluginu, o którym wspomniałem, czyli dependencji Check Maven w wersji 5, tak jak tutaj mieliśmy wcześniej skonfigurowane. Akurat tutaj mieliśmy bardzo, jako że odpaliłem już sobie wcześniej tego builda, to tutaj bardzo szybko zostało przeprowadzone wykonanie porównania bazy danych aktualnej z. Ona się oczywiście cały czas rozrasta, więc jeżeli za parę dni znowu bym puścił ten step, to tutaj miałbym oczywiście dużo więcej sekund potrzebnych na pobranie odpowiednich aktualizacji bazy danych, która będzie przechowywana lokalnie. I następnie, jeżeli została stwierdzona w drzewie dependencji związanych z naszym projektem jakaś podatność, na przykład tak jak tutaj w tym konkretnym przypadku mamy dwie podatności. One zostały tutaj w tym miejscu wyszczególnione. Oczywiście to jest tylko zajawka do błędu, który zaraz sobie obejrzymy w formie raportu w pliku HTML. Także jak już w tym momencie wiemy o tym, że mamy co najmniej dwie podatności, które możemy oczywiście zweryfikować. Zaraz się zobaczymy, jak to zrobić. Jedna z podatności to jest wypisana tutaj. To jest potencjalne XML injection, to jest ten ostatni tutaj po przecinku. I druga podatność, która była tutaj, to jest prawdopodobne path traversal, tak? Czyli możliwość, to jest podatność, która pozwala nam przechodzić do innych katalogów, czy na przykład wyjść z katalogów, czy tam z kontekstu miejsca, w którym wykonywana jest aplikacja, na przykład poziom wyżej, albo w dowolnym kierunku właściwie. Więc
Jest to też dosyć znana, popularna podatność takich podstawowych. Nie wiem, czy ktoś z Was się z taką podatnością spotkał? Czy z jej upisem? Mało osób, okej, okay, dobra. No to w dużym skrócie to jest jedna z takich bardziej popularnych i możliwe, że często wspominanych właśnie sobie podatności, od których trzeba byłoby się bronić. No i XML injection, czyli zasadniczo wstrzyknięcie kodu XML. Oczywiście XML injection to jest jeden z typów podatności, jeden z typów injectionów, które w ogólnie szeroko możemy spotkać, tak? I co tutaj właściwie mam za projekt? To jest bardzo prosty projekt sprintowy i te tutaj podatności zostały znalezione bezpośrednio, jako że mój projekt konkretnie Kodziak jest bezpośrednio zależny od Springa, który oczywiście przejdę w tryb prezentera. Jeszcze odpowiedź mała. Project. I mam tutaj, jak widzicie, dependencja, jakie tutaj mam, może łatwiej będzie pomiar wyświetlić. To jest zasadniczo tylko Lombok, SLF4J, Spring Framework i ta podatna biblioteka, którą ja sobie specjalnie wyciągnąłem, żeby móc na jej przykład, na jej bazie przygotować przykład konkretnej wykorzystania takiej podatności, czyli zweryfikowania. Tak jako programista chciałbym mieć pewność, że ta podatność faktycznie jest szkodliwa, ewentualnie jak można byłoby ją eksploitować w mojej aplikacji. Eksploitować, czyli właściwie użyć. I co my tutaj, czyli z tego wynika, że nie mamy tutaj zbyt dużo zależności, mamy je tylko właściwie kilka. Spring Framework jest tutaj w najnowszej odsłonie, czyli przynajmniej najnowsza była na zeszły tydzień, kiedy przygotowywałem tutaj ten kawałek kodu. Jak widzicie, już ta tutaj nie wystrzegła się braku podatności. Oczywiście nie możemy tutaj zarzucać programistów Springa, że używają biblioteki, czy tworzą bibliotekę dziurawą, ale po prostu jak ufamy czemuś, jako programiści w naszym projekcie, to musimy ufać też temu, komu zaufał nasz poddostawca, tak? Czyli jeżeli używamy Spring Framework, tak jak w tym wypadku, to też musielibyśmy podejść do tematu w ten sposób, że okej, okay, my ufamy Wam, ale musimy też jednocześnie zaufać tym, którym Wy zaufaliście, tak? Więc to też często w projektach jest, zresztą nie wiem, czy słyszeliście o takiej podatności, przy okazji Node.js-a w zeszłym roku, jedna z bibliotek bardzo popularnych do wykorzystywanych w projektach javascriptowych miała złośliwie specjalnie zaszytą podatność do biblioteki, która robiła Google. Tak już dokładnie w szczegóły techniczne nie wchodzę, bo nie pamiętam dokładnie w szczegółach, co tam się działo, ale już chociażby z tego powodu warto zadbać o to, z jakimi zależnościami w projekcie pracujemy. Nie tylko tymi bezpośrednio widocznymi tutaj, jak też tymi, które są zaciągane z zewnątrz. Okej, okay, tutaj teraz przykład raportu. Tak, czy jak sobie widzieliśmy, wygenerował się raport z użyciem pluginu mailowego. Ja teraz sobie go uruchomię. Raport sam HTML-u. I muszę teraz oczywiście przerzucić slajdy. Okej, dobra. Bardzo prosty raport składający się z trzech sekcji, które nas będą interesować. Pierwsza to informacje na temat samego projektu i tego, kiedy został wygenerowany raport. Tutaj mam odpowiedź. Tak, raport został wygenerowany dzisiaj, dosłownie 20 parę minut temu. Informacje danych zaktualizowanych dzisiaj o 17:33, tak? I ostatni raz modyfikowane dzisiaj o 16:06, czyli jak widzicie projekt bazy informacji, które są zaciągane do porównań, jest dość duży, jest aktualizowany na bieżąco. No i tutaj podatności, które sam plugin znalazł. W takim przypadku możemy sobie oczywiście podejrzeć wszystkie biblioteki, z których jesteśmy zależni, więc mamy tutaj listę informacji na temat wszystkich zależności, z których korzystamy. I tutaj ewentualnie informacje na temat tego, ile podatności z bazy zostało zaciągniętych. Tak? Oczywiście możemy to sobie sortować. Wiemy o tym, że te dwie podatności
mamy w jednej bibliotece, tutaj w tym wypadku to jest Plexus Utils Project, tak? Ok, to sobie zwiniemy, wiemy, tutaj jedna podatność od razu jest wyświetlona, i, znaczy jedna podatność, w sensie jedna podatna biblioteka, tak? I ona ma dwie podatności, które są tutaj opisane. Pierwsze to jest jakiś krótki, zgrubny opis samego programu z informacją o tym, gdzie taki plik u nas w projekcie się znajduje. To jest podana ścieżka do mojego lokalnego repozytorium, gdzie to było skanowane. Suma kontrolna samego pliku biblioteki jar, żebyśmy ewentualnie mieli możliwość zweryfikowania, czy na przykład, nie wiem, biblioteka może jest podatna, ale dostaliśmy ją ze złego źródła, tak? Czy może ewentualnie weryfikacja sumy kontrolnej. W tym konkretnym przypadku akurat jest to zweryfikowana biblioteka i dostałem ją bezpośrednio z ogólnodostępnego repozytorium Mavena. Ok. I tak, tutaj pomacham właśnie, jeżeli chodzi o opis, to jest opis samej biblioteki. O, tutaj poniżej mamy opisy samych podatności już. Tak, czyli w pierwszym przypadku directory traversal, tak, w konkretnej klasie, to jest wskazana klasa expand w konkretnym pakiecie, tutaj możemy sobie ją fizycznie otworzyć, taki kod, i ją przejrzeć. I przykład opisu właśnie związany z tą podatnością. I druga podatność, którą będę chciał bardziej szczegółowo mówić, to possible XML injection, czyli możliwe suchnięcie kodu XML. I tutaj też mamy dokładnie opis, o którą klasę i którą metodę, z jakimi parametrami, czy teraz mamy sygnaturę tej metody, czy możemy, jeżeli mamy kilka metod w tej samej nazwie, jeżeli ona jest obciążona, to możemy od razu odnieść się do konkretnej metody z konkretnymi parametrami. I od razu mamy opis samego problemu. Problem polega na tym, że także możemy wstrzyknąć do parametru, który tam jest wykorzystywany. Metoda się nazywa write comment, tak? Czyli dodaj komentarz w klasie XML writer util, czyli możemy się domyślić, że to jest po prostu dodawanie komentarza do tworzonego pliku XML, który możemy wykorzystać na jakieś nasze potrzeby. Następnie mamy właśnie podatność, czyli ten przykład wstrzyknięcia, taki podstawowy, czyli znaczek HTML, który ma za zadanie domknąć komentarz, to znaczek HTML, czyli XML, tak? Czyli dwa myślniki i znak większości, czyli nawias trójkątny domknięty, tak? I mamy tutaj też informację, czyli generalnie spróbujmy z tą wiedzą coś zrobić, tak? Bo oczywiście co jedno, możemy podnosić panikę i powiedzieć, o Boże, mamy błąd, co zaraz, jak żyć? No to teraz trzeba to zweryfikować, więc każdą podatność, jaką znajdziemy w naszej aplikacji, to nieważne, czy użyjemy do tego dependencji checka, czy na przykład, nie wiem, mamy o was WZAP-a i o was WZAP-em debugując aplikację, tam też coś znajdziemy, tak? Musimy też oczywiście zweryfikować, czy po pierwsze ten błąd, ok, jak istnieje, to jeszcze to potwierdźmy, ale po drugie, sprawdźmy, czy nasza aplikacja ma jakiś use case, który, czy przypadek użycia, który będzie wymagał, który będzie otwierać nam wrota do eksploitowania aplikacji. Oczywiście czasami taka analiza jest oczywista, szybka, w miarę łatwa i przyjemna, bo wiemy, że biblioteka jest używana w jakimś tam super ważnym miejscu, ale do niej dostęp jest na przykład tylko i wyłącznie lokalny, więc już może na przykład być ograniczenie, które rozwiązuje nam ten problem. A czasami taka biblioteka, czy taki input, który będzie przetwarzany przez tą bibliotekę, będzie gdzieś dostępny ogółem. Czy na przykład, nie wiem, wystawimy sobie narzędzie, które będzie nam generowało XML z danych, które podstawi użytkownik, no to jeżeli tam będzie też możliwość wstrzyknięcia się do komentarza, i pewnie jakiś komentarz tam się też pojawi, no to może się okazać, że ktoś może tego użyć w jakiś niezły sposób. Oczywiście też zakładając, że jest jakiś use case, że wiadomo, tutaj użytkownik operujący bezpośrednio z taką aplikacją na przykład nie chciałby sobie sam zrobić kuku, żeby wstrzykiwać, ale na przykład mógłby docelowo tej aplikacji zrobić kuku. Jeżeli atakujący mi na przykład chce wstrzyknąć coś i na przykład bezpośrednio jest na przykład sam główny input walidowany, ale już na przykład komentarz nie jest weryfikowany, tak? I na przykład to już mogłoby otworzyć nam wrota do modyfikacji pliku. Na przykład, ja to oczywiście spekuluję, bo nie mam konkretnego użycia tego przypadku, ale jeżeli chcielibyśmy to zweryfikować,
to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy po pierwsze ta polityka jest u nas dziś wykorzystywana w sposób aktywny, tak, i później te dane przez nią przechodzą. Tak? Może ona być po prostu, ta metoda być sobie tam, ale ona nie jest używana z punktu widzenia naszych pozostałych komponentów w aplikacji, tak? No ale powiedzmy, że tą metodę używamy jakimś cudem i chcielibyśmy ją zweryfikować, tak? Tutaj oczywiście też wchodzi coś takiego jak analiza ryzyka. Jeżeli z analizy ryzyka wyjdzie, że faktycznie może tutaj ta metoda być użyta, to musielibyśmy ją zweryfikować, jak to przetestować. No ale tutaj w tym konkretnym przypadku bardzo prosto, mamy już konkretny case, czyli znaczek, który pozwala nam uciec z XML-a i teraz przejdźmy sobie do kawałka kodu, który tutaj dla Was przygotowałem w mojej aplikacji. Mamy tam jakąś tam klasę Data Presentation Service. Staram się teraz zrobić to tak, żeby to było w miarę dobrze widoczne. Mam metodę, tutaj jest użyta metoda właśnie statyczna, write comment, która zbiera kilka parametrów, tak, tutaj compact XML writer, czyli nasza informacja, która bezpośrednio przychodzi, czyli nasz główny kawałek wypisywanego kodu, tak, nasz nowy plik XML. I oprócz tego wstrzyknięcie, ja to nazwałem tą zmianą XML injection, ale ogólnie tu się pojawia komentarz, tak, to jest wstrzykiwany komentarz, to ja sobie ten komentarz przekazuję na etapie właśnie tworzenia inputu. Oczywiście tutaj ten input jest stworzony z poziomu kodu, ale oczywiście, jeżeli aplikacja byłaby na tym swój frontend i przez to byśmy przepuszczali, to jest możliwość właśnie też podania tego kodu w tamtym miejscu. Co ja tutaj mam? Mam kod, który zaczyna się od dwóch myślników i znaku tego nawiasu, który sugerowałby nam zamknięcie właśnie komentarza, a jeżeli komentarz jest zamknięty, no to znaczy, że wszystko, co się po tym komentarzu znajduje, już nie powinno być komentarzem. No i w takim razie przejdźmy sobie do naszego pliku wynikowego, który tutaj sobie wygenerowaliśmy. To jest mój new file XML. Tak? I w tym wypadku mam tutaj faktycznie kawałek formularza XML, który został wygenerowany głównym komponentem metody i później komentarz. I faktycznie, jak widzicie, znajduje się tutaj kod, który jest za znakiem komentarza. Pierwotnie oczywiście, jak dochodziłem do momentu, żeby w każdej linijce wstawić ten znak komentarza, myślałem, że wystarczy raz na początku i później raz na końcu dodać domknięcie tego komentarza. Okazało się, że metoda jest bardziej sprytna, wykomentowuje każdą linijkę osobno, tak? Czyli w razie jakby ktoś wpadł na pomysł wrzucenia więcej linijek naraz, no to każda jest osobno komentowana. Ale jak widzicie, udało mi się tutaj trochę to obejść i każdą linijkę osobno, czyli tworząc kod, który no, wygląda brzydko, ale z punktu widzenia skuteczności działa. Czyli pozwolił mi wygenerować podatny, właściwie faktycznie plik, który potwierdza mi tą podatność. W sumie mogłem stwierdzić, że super fajnie wygenerowałem taki plik, ale też musimy patrzeć na to, czy później ten plik jest walidowany odpowiednio. I oczywiście, jeżeli takiej walidacji na dalszych etapach nie ma, bo później powiedzmy, że ten plik będzie wczytywany gdzieś tam do jakiejś aplikacji, będzie stanowić jakiś formularz, to oczywiście może się okazać, że w tym wypadku ok, bo jest podatność, faktycznie taki plik możemy zmodyfikować, ale na przykład mamy jakąś dodatkową logikę, która nam weryfikuje, że tutaj są puste takie komentarze i na przykład ktoś to przewidział. Oczywiście nie wiem, czy ktoś by to przewidział, także jak puste takie komentarze gdzieś tam piszą, czy to już może być jakiś problem, ale może tak się okazać oczywiście. W tym konkretnym wypadku nie przeczuwałbym, żeby ktoś wpadł na to, ale może jednak. Ok, to jeżeli chodzi o kwestie techniczne samej prezentacji. Czy macie jakieś pytania na ten moment? Bo to jest właściwie ten moment, w którym powinienem Was zapytać o pytania do mnie. Może coś powinienem wyjaśnić jeszcze raz. To jest jakieś starszej wersji tej biblioteki, czy to jest najnowsze wersje? Obecnie to jest najnowsze, tak? Czyli sprzed tygodnia, tak? Czyli to, co było dostępne 2 tygodnie temu w Spingu, tak? Ja z tego
Tą podawną bibliotekę, kiedy ona... Czy to jest najnowsza wersja, czy to jest stara, która ma te błędy, ale już nie naprawia? Przyznam szczerze, że nie wiem. Wiem, że najnowsza wersja Spinka z tego korzysta, więc domyślam się, że albo ktoś zawalił sprawę z aktualizacją, albo jest to faktycznie najnowsza podawność. Mam też... Tak, jeszcze pytanie, a to rozumiem, że dependent checkera, czy on zwraca jakąś wartość, jak chciała, na przykład może tam scalować nam, czy coś, czy zależy na przykład stopnia tej podatności, coś takiego? Czyli żebyśmy oznaczyli, tak, tu już moglibyśmy wykorzystać mechanizmy Mavena, tak, żeby później jak na przykład dodatkowo gole dodać, ale tego niestety nie przygotowałem takiego przypadku, ale myślę, że można było wypaksować samą odpowiedź, jeżeli się pojawia warning, to zmodyfikować, żeby się pojawiał Maven na przykład, tak, ale to już jest dalsza konfiguracja, to się nie wpisałem na ten moment. Okay. Czy tak w dużym skrócie, mamy narzędzie, które pozwala nam weryfikować podatności, czy jesteśmy podatni. Mamy od razu, jeżeli na przykład ktoś szukał tego świstka do swojego menadżera, hej, mamy tutaj mega podatne dziury, to okej, okay, zanim weźmiesz ten dokument HTML, który zostanie wygenerowany przez tę bibliotekę, to okej, okay, spoko, masz już argument jeden, a teraz weź i zweryfikuj, czy te podatności, które okej, okay, masz, bo masz na przykład stare dependencje i programujesz w Java 6 i to jest argument, żeby przejść do Java 8, spoko, ale generalnie najpierw zanim to zrobisz, to jeszcze poweryfikuj, czy te podatności nie mogą zostać w bardzo prosty sposób wbite. Na przykład bo się może okazać, że tych konkretnych metod czy klas nie są, te konkretne metody i klasy nie są wykorzystywane. Ale jeżeli okaże się, że są wykorzystywane, a my mamy te podatności, no to może być to dobry argument do tego, żeby eskalować w projekcie aktualizację bibliotek chociażby. Okej. Okay. Jeżeli więcej pytań nie ma, to ja dziękuję ślicznie.